wykonać. I co się okazuje, kiedy ją dostaje, ona była pisana Braille'em. A tamten człowiek znał ją na pamięć, więc jeżeli została mu odebrana, więc mógł ją później opowiedzieć. Warto obejrzeć ten film. Księga Ocalenia. Ja mam pytanie, bo pan mówił, że to była księga ludu. Czy pan się orientuje na przykład, jaki procent Anglików w XVI wieku w ogóle był piśmienny? To znaczy, jak ci Lollardowie, oni jeździli i przy Wycliffe, tak? Oni jeździli i starali się uczyć albo zwiastować. No, czy był duży odsetek piśmiennic ludzi, którzy znali pismo? No nie sądzę, żeby był aż tak wielki, ale też byli ci, którzy uczyli, tak? Już się wtedy uczono, już były wtedy uniwersytety, czy były już wtedy szkoły, które uczyły. Więc jakiś tam odsetek ludu był, który znał, ale już później znało ich coraz więcej. A dlaczego Bitwa Pielgrzyma była nazwana? Ale gdzie? Do Ameryki. To była Biblia, która pierwsza popłynęła do Ameryki na statku Mayflower wraz z pielgrzymami, z korytarzami. I tam robiła swoje dzieło. Wiecie, drodzy Państwo, kiedy będzie koniec świata? Nie znamy dnia. Nie, a ja wiem. Wiecie Państwo, co? Ja się pytałem historyka, czy zna choć jeden przypadek amerykańskiego prezydenta, który by nie przysięgał na Biblię. Powiedział, że nie. Więc kolejni amerykańscy prezydenci przysięgają na Biblię. Więc kiedy jeden z kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych nie będzie chciał przysięgać na Biblię, wtedy co powiemy? Koniec świata.